Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Storybox zaprasza do wysłuchania książki Petera Konradiego Krwawy rzeźnik. Przełożyła Joanna Grabarek. Czyta Konrad Biel. Dla Roberty. Wprowadzenie Kolina Wilsona. Peter Konradi stworzył moim zdaniem jedno z najlepszych opracowań historii seryjnego mordercy od czasu publikacji w 1932 roku Der Sadist, Sadysta, Karla Berga, Studium Wampira z Düsseldorfu, Petera Kyrtena. Jako profesor medycyny sądowej Akademii Medycznej w Düsseldorfie, Berg został wezwany, kiedy 14 maja 1930 roku policja wreszcie aresztowała zabójcę, który terroryzował miasto od 15 miesięcy. W tym czasie potwór zabił ośmioro ludzi mężczyznę, trzy kobiety i czworo dzieci dusił, zadawał ciosy nożyczkami lub młotkiem. Berg z zaskoczeniem skonstatował, że Kyrten jest łagodnym, niepozornym z wyglądu mężczyzną, ujmującym i inteligentnym. Jego sąsiedzi na początku byli przekonani, że policja popełniła jakąś absurdalną pomyłkę. Kyrten z wyraźną przyjemnością opowiedział Bergowi swoją dziwaczną historię seksualną, w rezultacie czego powstało pierwsze szczegółowe studium narodzin psychopatycznego zabójcy. Od tamtej chwili pojawiło się niewiele równie drobiazgowych opisów tego typu przestępców. W Ameryce w połowie lat 30. sadystyczny zboczeniec seksualny Albert Fish, skazany na śmierć za zabicie i częściowe zjedzenie dziesięcioletniej Grace Bad, w szczerej rozmowie z psychiatrą Frederikiem Wertmem opowiedział mu o życiu pełnym sadyzmu i dzieciobójstw. Wertem, jednak, Postanowił poświęcić Fischowi zaledwie jeden rozdział swojej książki, The Show of Violence, pokaz przemocy. Od zakończenia II wojny światowej następował stały wzrost zbrodni na tle seksualnym, a od lat 70. przerażający skok w liczbie masowych morderców, obecnie nazywamy ich seryjnymi zabójcami. Ani jedno, ani drugie nie było jednak badane z taką dokładnością, jaką Berg przeanalizował sprawę Kyrtena. Sprawa Chikatiwy jest satysfakcjonującym wyjątkiem. Kilku psychiatrów, włączając w to Aleksandra Buchanowskiego, badało mordercę od jego aresztowania w listopadzie 1990 roku i niektórzy z nich udostępnili Peterowi Konradiemu niezwykle szczegółowy opis rozwoju psychicznego rzeźnika Zrostowa. Dzięki temu potrafimy zrozumieć Chikatiwę dużo lepiej i głębiej niż jakiegokolwiek innego seryjnego zabójcę od czasów Kyrtena. Pozwala nam to dostrzec wiele interesujących podobieństw do innych znanych spraw morderstw na tle seksualnym. Natychmiast przychodzi na myśl jeden z zabójców: Reginald Christie z Notting Hill. Podobnie jak Cikatiło, Christy był tak koszmarnie nieśmiały, że czyniło go to impotentem. Jako nastolatek był przezywany reżim bez fiutka i nie staje mi Christim. Tak jak Cikatiło. Christy był inteligentny, skłonny do depresji, miał niskie poczucie wartości i usiłował skrywać się za oficjalną maską. Christy był rezerwowym policjantem, a Cikatiło członkiem partii komunistycznej niższego stopnia. Obu udało się zdobyć żonę, przy których jakoś zdołali pokonać wrodzoną nieśmiałość i impotencję, lecz obaj okazali się niezbyt entuzjastycznymi mężami, jeśli chodzi o seks. Podstawowy wzorzec psychologiczny przestępcy seksualnego to powolny rozwój pragnienia seksualnego poprzez fantazjowanie. Peter Kyrten w wieku dziewięciu lat został wprowadzony w świat sadyzmu przez hycla, który lubił się znęcać nad zwierzętami. Jednak to pobycie w więziennej izolatce, do której trafił skazany za włamanie, jego marzenia o gwałcie, zmieniły się w pragnienie krwi. Fantazje Chrystiego dotyczyły pogwałcenia pasywnej, niebroniącej się ofiary. Wprowadzał swoje myśli w czyn, zachęcając kobiety, aby usiadły na leżaku i pooddychały sobie specjalną miksturą do inhalacji, do której dodatkowo dodał gaz koksowniczy. Kiedy ofiary traciły przytomność, Christy przestawał być impotentem. Potem, aby zapobiec odkryciu wszystkiego, musiał te nieszczęśnice zabić. Na szczęście. Chikatiło pracował jako nauczyciel, co dało mu możliwość rozwinięcia swoich fantazji seksualnych o uprawianiu seksu z nieletnimi dziewczynkami, przy których czuł się mniej onieśmielony niż przy dorosłych. Właśnie w tamtym okresie ścieżka jego rozwoju rozbiegła się z tą Christiego. Chikatiło doświadczył orgazmu, bijąc ucznia linijką po rękach. Kiedy zaś w grudniu 1978 roku zwabił dziewięcioletnią dziewczynkę do swojego domu, gdzie usiłował ją zgwałcić, przeszkodził mu w tym wprawdzie nagły nawrót impotencji, ale widok krwi dziecka wywołał w nim atak sadystycznej agresji. Był to najbardziej decydujący moment jego życia, jak to ujął Konradi. Kiedy Cicatillo Dźgnął ofiarę na śmierć. Nóż zastąpił mu jego niedziałający narząd płciowy. W tamtej chwili przestał być potencjalnym Christim, a stał się kolejnym Kyrtenem, dla którego zadawanie ciosów nożem i widok krwi przynosiły zaspokojenie seksualne. Od tego momentu stał się jednym z najniebezpieczniejszych ludzi w Rosji w Europie lub Ameryce jego kariera dobiegłaby zapewne końca wkrótce potem, kiedy policja postanowiła go przesłuchać. Chikatiło miał już opinię pedofila. Jego sąsiedzi zaś widzieli odwiedzającego w mieszkaniu liczne prostytutki. Liczba ran po ciosach noża sugerowała, że miejsce, w którym zginęła ofiara, musi być pełne śladów krwi. Nawet najbardziej powierzchowne oględziny kryminalistyczne dużego pokoju w domu Cikatiły natychmiast wskazałyby go jako zabójcę. Jednak szczęście było po jego stronie. Milicja zainteresowała się zamiast tego jego sąsiadem, który raz już został skazany za morderstwo na tle seksualnym. Ostatecznie to Aleksandra Krawczenkę stracono za zbrodnie Cikatiły. Cicatiło tymczasem, podobnie jak Christi i Kyrten, stał się obsesyjnym wielokrotnym zabójcą, człowiekiem, dla którego akt morderstwa przynosił uwolnienie od kompleksu niższości i depresji. Tylko w jednym aspekcie Cicatilo nadal przypominał bardziej Christiego. Pozostał żałosnym potworem, zamiast zmienić się w demonicznego sadystę. Mimo to jego zbrodnie były wystarczająco demoniczne, a dowody potwierdzają, że torturował ofiary przed zabiciem. Stał się niewolnikiem swojej niezdrowej obsesji na kolejne 12 lat, do czasu aresztowania. Zdołał zabić w tym czasie ponad 50 osób. Niesamowite szczęście nadal mu sprzyjało. Kiedy w 1984 roku zatrzymano go jako podejrzanego o morderstwo, a w jego torbie znaleziono linę i nóż, ostatecznie został wypuszczony na wolność. Okazało się bowiem, że cikatilło był jednym z niezwykle rzadko spotykanych przypadków, w których grupa krwi różni się od zestawu antyciał w spermie zwolniono go zatem, aby mógł torturować i zabijać kolejne 21 osób. W przeciwieństwie do wielu innych seryjnych morderców, Chikatewa złapano nie z powodu jego nieostrożności, która często wynika z pragnienia, aby ich pochwycono, lecz przez przypadek, kiedy został spisany przez milicjanta. Dr. Magnus Hirschfeld, wielki seksolog, który poświęcił życie badaniom anomalii seksualnych, wierzył niezachwianie, że wszyscy przestępcy seksualni powinni być uważani za niezrównoważonych psychicznie. Od 1970 mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami świadczącymi, iż nie do końca miał rację. Działania Teda Bandiego, Dina Corla czy Johna Gacy'ego wskazywały na świadomą decyzję rozpoczęcia polowań na ludzi. Jednak ze wszystkich seryjnych morderców, o których wiem, Andrzej Cicatillo jest chyba najmocniejszym argumentem przemawiającym za hipotezą Hirschfelda. Jest niepokojącym przykładem człowieka uwięzionego w uścisku obsesji, nad którą nie ma kontroli, archetypowym, żałosnym potworem. Rozdział pierwszy. Wskazówki zegara na stacji autobusowej za pękniętą szybką zatrzymały się na godzinie ósmej. Na zewnątrz było jeszcze dość ciepło. Typowy letni wieczór na południu Rosji. Mężczyzna rozejrzał się dookoła. Ponuży robotnicy, spieszący do domu po zakończeniu zmiany, młode pary, próbujące złapać kilka dodatkowych chwil razem, bezdomni z butelką wódki, zakładający ombus na noc. Mężczyzna był na dyżurze przez cały dzień i w oczach zaczęło mu się ćmić od zalewu masy ludzi. Kalendarz na ścianie wskazywał 13 września 1984 roku. Jego spojrzenie przyciągnął sposób poruszania się tego człowieka. Ukradkowy, nerwowy, niczym myśliwy, podchodzący zwierzynę. Inspektor Aleksander Zanasowski. Z milicji w Rostowie nad Donem obserwował go uważnie przez kilka godzin. Po raz pierwszy zobaczył tego mężczyznę dwa tygodnie wcześniej, po drugiej stronie hali głównej na stacji kolejowej. Wysoki, silny, z grubymi okularami na nosie, odziany w schludny garnitur. Miał czterdzieści kilka lat, może nawet był już po pięćdziesiątce. W ręku niósł wypakowaną teczkę. Człowiek ten próbował podrywać na stacji kobiety i to z niesamowitym uporem. Zanasowski nigdy przedtem się z czymś takim nie spotkał. W ciągu godziny obserwacji nieznajomy nawiązał kontakt z tuzinem lub więcej kobiet. Kilka słów, uśmiech i już ruszał do kolejnej, niemal natychmiast. Po godzinie wyszedł na dwór i zaczął robić to samo na przystanku autobusowym. Właśnie wtedy Zanasowski podszedł do niego i poprosił, aby udał się z nim do małego posterunku milicji przed stacją autobusową w celu rutynowej kontroli dokumentów. Wciąż pamiętał jego nazwisko: Cikatiło Andrzej Romanowicz dziwaczne nazwisko może ukraińskie z całą pewnością nie w rodzaju Iwanowa czy Jakowlewa. Według paszportu był żonaty, miał dwoje dzieci i był szefem działu zaopatrzenia w jednej z głównych fabryk w okolicy. Ukończył również filozofię na miejscowym uniwersytecie. Zanasowski nie miał powodu, aby go zatrzymać. Nie powstrzymało go to jednak przed zadaniem pytania, co takiego robi. Czekałem na pociąg powrotny do domu i nudziło mi się, odparł mężczyzna. Chciałem z kimś pogadać, poza tym lubię młodych ludzi. Kiedyś byłem nauczycielem i interesuję się nimi. Tym, gdzie mieszkają, co robią i jakie mają zainteresowania. Jedna z dziewczyn, z którą widział go Zanasowski, potwierdziła tę historyjkę. Wypytywał mnie, gdzie się uczę i dokąd w tej chwili zmierzam. Powiedziała – Minęły dwa tygodnie i mężczyzna pojawił się znowu zachowując się w dokładnie ten sam sposób. Zanasowski pewnie nie zwróciłby na to większej uwagi uznałby, że to jakiś facet w średnim wieku, który chce zdradzić swoją żonę. To wszystko. Jednak lato 1984 roku w Rostowie nie było zwykłym latem. Gdzieś tam czaił się seryjny morderca. Miasto wrzało od plotek i strachu. Trzeba było znaleźć zabójcę, zanim ten uderzy znowu. Im dłużej Zanasowski przyglądał się nieznajomemu, tym bardziej jego zachowanie wydawało mu się podejrzane. Tym razem nie wypuszczę go tak łatwo. Mruknął pod nosem do swojego młodszego kolegi, stojącego na posterunku wraz z nim. Minęły już ponad dwa lata od znalezienia pierwszego ciała. Luba Biryuk miała 30 lat i była miłą dziewczyną z dobrej rodziny, siostrzenicą oficera milicji z Miejscowego Wydziału Zabójstw. Było to niemal jak utrata członka rodziny. Jej szczątki leżały na leśnej ścieżce, obok drogi prowadzącej przez Donskoj, małą wioskę około 30 km na północ od Rostowa. Morderstwo nie było niczym niezwykłym. Okolice Rostowa miały najwyższy współczynnik zbrodni w kraju. Zawsze tak było to kwestia zwyczajnej geografii pograniczne miasteczko przyciągało różnego rodzaju ludzi, dobrych i złych. W całym regionie co roku ginęło tu zabitych średnio 300 osób, czyli prawie jedna na dzień. Sprawa Birjuk się wyróżniała. Zamordowano dziecko. Poza tym była jeszcze kwestia obrażeń. Ponad 30 głębokich ran zadanych nożem i okropne ślady pobicia wokół oczu. Milicjanci sprowadzeni na scenę zbrodni powiedzieli, że nigdy w życiu nie widzieli czegoś podobnego. Od tamtego czasu nieznany sprawca nadal mordował, a milicja nie zbliżała się ani na krok do jego pojmania. Istniało wiele teorii, ale niewiele dowodów. Ciało Biriuk znaleziono po dwóch tygodniach, a do tego czasu trobiusz już się urwał. Ludzkie zwłoki szybko się rozkładają w południowym słońcu, które z łatwością rozgrzewa powietrze do ponad 35 stopni Celsjusza. Szczątki innych, odkryte po kilku miesiącach, były już praktycznie tylko szkieletami. W wielu przypadkach nikt nie zauważył zniknięcia ofiar, a jeśli nawet, to nie zgłosił tego na milicję. Sporo zamordowanych osób było kloszardami, prostytutkami albo dzieciakami, które uciekły z domu. Już sama ich identyfikacja była koszmarem. Niektórzy musieli zostać wysłani do specjalistycznego instytutu w Moskwie, gdzie eksperci próbowali odtworzyć rysy ich twarzy. Jak dotąd mordercę zauważono tylko raz. W marcu tego roku na obrzeżach pobliskiego miasta Szachty zostało zabite kolejne dziecko Dima Ptasznikow. Pewna kobieta twierdziła, że widziała go w towarzystwie dziwnego mężczyzny. To jednak jedynie dodało niejasności, ponieważ milicja miała już za kratkami kilku podejrzanych odsiadujących wcześniejsze morderstwa. Dwóch młodych mężczyzn z miejscowego ośrodka dla upośledzonych umysłowo zostało aresztowanych i następnie przyznało się do winy. W takim razie, co sobie myśleć o ostatnim zabójstwie? Czy była to część serii? A jeśli tak, to co z ludźmi, których już aresztowali? Jakkolwiek na to spojrzeć, sprawa była jedną wielką katastrofą. Co gorsza, zaczęły się tym interesować władze w Moskwie. Związek Radziecki nie miał tak wyglądać. Zbrodnie miały zanikać, a przynajmniej tak głosiły oficjalne postulaty. Trudno w to jednak było uwierzyć, kiedy człowiek pracował w terenie, zwłaszcza w mieście takim jak Rostów. Gdyby zapytać zwykłych mundurowych, powiedzieliby coś zupełnie przeciwnego. Ludzie wydawali się bardziej nieuczciwi i agresywni. Mimo to seryjne morderstwa należały do zupełnie innej kategorii. Coś takiego zdarzało się tylko w Ameryce. Podobnie jak brak zatrudnienia, bezdomność i łapówkarstwo, sprawy o których opowiadano w wiadomościach telewizyjnych lub pisano w ogólnokrajowych gazetach typu Prawda, seryjni zabójcy nie istnieli w okolicach Rostowa. Tylko że teraz właśnie wyglądało na to, że jednak jeden im się trafił i Zanasowski czuł, że może być człowiekiem, który doprowadzi do jego schwytania. Zaczynał zapadać zmierzch i milicjant przeczuwał, że zapowiada się długa noc. Po zagadnięciu kilku kobiet na stacji autobusowej mężczyzna wyszedł na dwór. Wsiadł do jednego z biało-czerwonych, rozklekotanych miejskich trolejbusów i ruszył w kierunku lotniska. Pojazd był dość pełny, ale nie na tyle, żeby nie można się było przepchnąć między pasażerami uczepionymi skórzanych pasków do trzymania. Mężczyzna nie tracił ani chwili. Zanasowski, siedzący po drugiej stronie trolejbusu, przyglądał się z fascynacją, jak tamten przechodzi wzdłuż pokładu, usiłując przyciągnąć wzrok pasażerek. Dwa przystanki później mężczyzna wysiadł, przeszedł przez ulicę i, śledzony przez dwóch milicjantów, wsiadł do autobusu jadącego z powrotem do miasta. Z tego autobusu również wkrótce wysiadł i wskoczył do następnego, i tak dalej, i tak dalej. Przez cały ten czas próbował zagadywać kobiety, ale z uśmiechem, a nie w agresywny sposób. Nie można było powiedzieć, że był natarczywy, schludny mężczyzna w średnim wieku, w grubej marynarce i pod krawatem pomimo upalnego dnia. Z minuty na minutę byłem coraz bardziej pewny, że to on, powiedział później Zanasowski. Miał to przeczucie już dwa tygodnie wcześniej, podczas pierwszego spotkania. Teraz tylko się nasiliło, ale mimo to było jeszcze za wcześnie na aresztowanie. Zanasowski musiał go śledzić jeszcze przez kilka godzin. Wtopił się więc w otoczenie, wykorzystując umiejętności nabyte podczas dwuletniego okresu, gdy zajmował się łapaniem kieszonkowców. Mężczyzna wysiadł z autobusu na ulicy Woroszyłowskiej i ruszył w dół ulicy Bolszaja-Sadowaja, ulica wielkoogrodowa, głównej arterii miasta, w kierunku restauracji Centralna, dziwacznej struktury z kolumnami w stylu neostalinowskim, znajdującej się na parterze hotelu pod tą samą nazwą. Wewnątrz, jak zwykle, zespół muzyczny wygrywał piosenki Beatlesów. Na parkiecie wyginały się pary, na stołach piętrzyły się zwyczajowe zimne przystawki i obowiązkowe butelki wódki oraz słodkiego szampana. Mężczyzna nie wszedł do środka. Nie był zainteresowany jedzeniem, ani piciem, a zwłaszcza tańczeniem. Przy wejściu stało kilka kobiet z lekką nadwagą, tlenionymi włosami, już pijane, chociaż wybiła dopiero dwudziesta. Zawsze tu można było spotkać tego typu osoby. Mężczyzna podszedł do nich, wycofał się, ale potem spróbował jeszcze raz. Zanasowski widział, że coś go powstrzymywało. Prawdopodobnie mężczyźni, którzy towarzyszyli tym kobietom. Podejrzany zachowywał się niezwykle ostrożnie. Najwyraźniej nie chciał zostać zauważony, ani tym bardziej popaść w kłopoty. To nie było w jego stylu. Poddał się i ruszył w stronę pobliskiej kawiarni. Było to ponure miejsce, pełne pijaków, niezbyt kojarzące się z lokalem, w którym mężczyzna w średnim wieku mógłby chcieć spędzić wieczór. Minęła już dwudziesta druga. Podejrzany spędził wewnątrz kilka minut, a potem wyszedł i ruszył znowu, tym razem w stronę Parku Gorkiego, który w niczym nie przypomina dużo większego i sławniejszego moskiewskiego parku pod tą samą nazwą. Tutaj jest to zwykły pas trawy i kilka pomników popularnych bohaterów komunistycznych. W ciepłe, słoneczne letnie dni może być tu przyjemnie posiedzieć i poobserwować świat dookoła. W nocy jednak miejsce to zmienia się w jeden z najgorszych punktów przestępczych w całym mieście. Główne ścieżki nie są aż tak niebezpieczne, zwłaszcza w porze zamknięcia miejscowego kina, kiedy chmara ludzi rusza z powrotem do swoich domów. Człowiek musiałby jednak być szaleńcem, aby zapuścić się w którąś z bocznych ścieżek. Mężczyzna spędził godzinę na ławce, przyglądając się przechodzącym kobietom. Jeżeli przyglądanie się było właściwym określeniem, ten człowiek nie siedział sobie, podziwiając urodę przechodzących pań. Wyglądał na niespokojnego, zdenerwowanego, obracał głową to w jedną, to w drugą stronę, jakby ważył swoje szanse. Mimo doświadczenia Zanasowskiego w ukrywaniu się przed śledzonymi być może ten tutaj zorientował się, że jest obserwowany. Może był to tylko popis, gra mająca na celu zmylenie przeciwnika, kilka minut później znów się podniósł i ruszył z powrotem na plac przy stacji kolejowej. Najpierw na mały podmiejski Peron, a potem do większej hali głównej obok. Brud i zapach zaatakowały zmysły Zanasowskiego, który nadal śledził podejrzanego. Jeżeli Rostów znajduje się na granicy Europy i Azji, to linia rozdzielająca oba kontynenty przebiega przez tę stację kolejową. Wrota na Kaukaz jak to mawiają, wszystkie pociągi zmierzające na północ, na wielkie równiny Rosji muszą tędy przejechać, podobnie jak te zdążające na południe do Turcji. Co kilka minut na peronie zatrzymuje się jakiś pociąg. Pomimo późnej pory, było tu pełno ludzi: mężczyzn w kraciastych koszulach i obcisłych garniturach, pochrapujących na siedzeniach, ogorzałe kaukaskie kobiety w chustkach na głowie jednym okiem pilnujące swoich pociech, a drugim dobytku. A bezdomni. Bombi, jak nazywają ich Rosjanie, włóczędzy i tanie prostytutki, byli skłonni pójść z kimkolwiek w zamian za coś do jedzenia, kilka łyków wódki albo za zwyczajną możliwość wydostania się ze stacji z jej kurczącymi się schodami i korytarzami pełnymi plam po urynie. Mężczyzna wszedł na górę i usiadł obok dziewczyny na ławce. Zaczęli rozmawiać. Siedzieli tak przez około godzinę, kiedy nagle kobieta wstała gwałtownie i odeszła. Zanasowski wyślizgnął się z hali, za nią i zapytał czego chciał tamten facet. Nic wielkiego, odparła i poszła dalej. Tymczasem podejrzany zmienił miejsce, siadając na ławce naprzeciwko, zajmowanej przez inną dziewczynę. Musiała jednak potraktować go dość ostro, ponieważ natychmiast wstał i odszedł. Minęła już trzecia nad ranem i Zanasowski był wykończony. Obserwowany natomiast nie przejawiał żadnych oznak zmęczenia, wyglądał, jakby rozsadzała go energia. Przechadzał się po budynku, szukając. Coraz trudniej było mu znajdować ludzi do rozmowy. Większość spała, więc zmienił miejsce, przenosząc się tym razem na przystanek autobusowy. Mężczyzna nie popełnił żadnego przestępstwa. Zanasowski widział wyraźnie, że człowiek szuka kobiet, ale jego polowanie trwało już od ponad dziewięciu godzin i nie przyniosło żadnego rezultatu. Jednak on, jak przystało na prawdziwego myśliwego, nie poddał się i nadal działał, z cierpliwością i determinacją. Wreszcie wydawało się, że jego upór zostanie nagrodzony. Do budynku weszła młoda kobieta, może osiemnasto lub dziewiętnastoletnia w brązowym dresie. Usiadła na ławce, a potem się położyła. Wyglądała na tyle młodo, że mogłaby być córką podejrzanego, ale jego to nie zniechęciło. Podszedł do ławki i usiadł tuż obok głowy dziewczyny. Zupełnie jak w filmie detektywistycznym, dwa rzędy dalej usadowili się dwaj milicjanci, udając, że śpią. Przedziwna para nieznajomych zaczęła rozmowę. Dziewczyna leżała, mężczyzna siedział i, mówiąc, obserwował to, co działo się na hali. Musieli tak rozmawiać przez ponad dwadzieścia minut. Spod pół przymkniętych powiek, Zanasowski widział gesty mężczyzny, który najwyraźniej flirtował z dziewczyną i obsypywał ją komplementami. Kobieta podniosła się, opowiedziała mu coś, a potem znów się położyła. Mężczyzna zdjął płaszcz, przykrył nim jej głowę i przysunął się bliżej. Twarz kobiety była zasłonięta, ale jego nie. I jego mina tłumaczyła, co dokładnie dzieje się pod przykryciem płaszcza. Tuż po piątej rano dziewczyna wstała i wyszła. Mężczyzna ruszył za nią. Kobieta udała się do toalety damskiej, a on do męskiej. Dwóch detektywów stało nad Czatach przez około 10 minut, po których z łazienki wychynął podejrzany, ruszając szybko w stronę wyjścia prowadzącego na główną stację kolejową. Podszedł do najbliższego przystanku tramwajowego i wsiadł w piątkę. Był to pierwszy tramwaj na trasie tego dnia i siedziało w nim zaledwie kilku zaspanych robotników w drodze na poranną zmianę. Mężczyzna wysiadł na rynku głównym, nadal szukając. Zanasowski zobaczył wystarczająco dużo. Zachowanie tego człowieka było bardziej niż podejrzane, a za to, co zrobił z tamtą dziewczyną na ławce dworca autobusowego, mógł go spokojnie aresztować i oskarżyć. Zaszedł mężczyznę od tyłu i położył mu dłoń na ramieniu. Podejrzany odwrócił się i na jego twarzy wykwitły krople potu. Chociaż bowiem Zanasowski był w innym ubraniu, tamten natychmiast rozpoznał w nim milicjanta, który wylegitymował go dwa tygodnie wcześniej. Aresztowałem już swego czasu mnóstwo osób, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem, opowiadał później detektyw. Dla porządku pokazał mężczyźnie swoją legitymację milicyjną, a potem zaprowadził go na mały posterunek na rynku. Do tego czasu zaskoczenie podejrzanego zastąpił gniew. Protestował, kiedy przechodzili między rzędami kupców rozstawiających swoje kramy w wilgotnym, wczesno-porannym blasku słońca. Dlaczego został aresztowany? Na jakiej podstawie? Czego od niego chcą? Jednak wszystko to, co Zanasowski widział wcześniej, upewniło go na tyle, aby zignorować zaczepki mężczyzny. Kazał oficerowi dyżurnemu wypełnić druk nakazu dający mu prawo do przeszukania aresztowanego. W płaszczu mężczyzny znalazł dokumenty osobiste, dokumenty dotyczące podróży służbowej, którą właśnie odbył, oraz kilka rachunków. Jak dotąd nic wielkiego. Potem milicjanci rozkazali aresztowanemu otworzyć teczkę. Zanasowski nie mógł uwierzyć własnym oczom. W środku znajdował się nóż kuchenny z plastikową rączką i 20-centymetrowym ostrzem, lina oraz słoik z wazeliną. Milicjant zauważył, że czubek noża był wygięty, jakby użyto go do przebicia czegoś twardego, na przykład kości. Zanasowski czuł, że miał rację. Najpierw dziwne zachowanie, teraz ta Teczka. Wszystko pasowało. Do tego jeszcze fakt, iż mężczyzna zameldowany był w szachtach, miejscu kilku morderstw. Trudno mu było powstrzymać podniecenie, kiedy dzwonił do oficera dyżurnego na swoim rodzinnym posterunku w Pierwomajsku. Myślę, że znalazłem człowieka, którego poszukujemy, powiedział. Kilka minut później przybyła suka milicyjna, która zabrała ich na komendę. Dochodziła już siódma rano, a Zanasowski był na służbie przez całą noc. Przełożony polecił mu pójść do domu i odpocząć. Po popełnieniu ponad 30 morderstw ze szczególnym okrucieństwem, jeden z najbardziej płodnych i jednocześnie nieprawdopodobnych seryjnych morderców wreszcie został schwytany. Ścigano go ponad. Sześć lat, w ciągu których przemierzał południowe obszary Rosji, zostawiając za sobą żniwo śmierci. Tego dnia, 14 września 1984 roku, wszystko to dobiegło końca. Andrzej Cikatiło, nieśmiały, 48-letni ojciec i dziadek, były nauczyciel literatury, znalazł się za kratkami, i wydawało się, że na tym koniec. Rozdział drugi Wioska Jabłuczne wyglądała jak dziesiątki tysięcy innych rozsianych po rozległym terytorium byłego Związku Radzieckiego. Kilka drewnianych chat zbudowanych wokół wspólnej studni gdzieś w środku rozległych pól. Region Ukrainy, w którym leży Jabłuczne, czyli jabłkowe, jest żyzny. Od kiedy carowie przyłączyli to terytorium do swojego imperium pod koniec XVII wieku, stanowił spichlerz ich kraju. Jego czarne, płodne ziemie i umiarkowany klimat były marzeniem każdego rolnika. W czasie zbiorów na północ wyruszał sznur wagonów z kukurydzą, aby wyżywić Moskwę, Petersburg i inne wielkie miasta w centrum Rosji. Chłopi z Jabłucznego również wysyłali swoją działkę ziarna wraz z owocami z sadów. W połowie lat trzydziestych to naturalne bogactwo zostało zastąpione nędzą. Wieś była pogrążona w chaosie, spichlerze stały puste, a bydło i trzoda chlewna poszły na ubój. Wszędzie widać było żołnierzy i z nienawidzonych agentów tajnej policji o dobrotliwej nazwie NKWD. Narodny Komisariat Wnutriennych Dieł, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych. Co gorsza, panował głód tak straszny, jakiego nigdy jeszcze tutaj nie widziano. I właśnie w tych okrutnych czasach, 16 października 1936 roku, na świat przyszedł Andrzej Romanowicz Czikatiło. Przyczyna cierpienia była prosta – Józef Stalin i jego bezmyślne dążenie do wprowadzenia komunizmu na wsi. Dwie rewolucje z 1917 roku zdetronizowały cara i oddały władzę w ręce Lenina i jego rewolucjonistów. Były to jednak przewroty dokonane w miastach, pozostawiające nietknięte rozległe obszary wiejskie dawnego Imperium Rosyjskiego. Nawet lata wojny domowej, która potem nastąpiła, nie zdołały zmienić wiejskiego życia. Czerwoni i biali, bolszewicy przyszli i odeszli, ale przez większość czasu codzienne życie na wsi, z dala od stolicy, toczyło się bez zmian. Dla większości chłopów śmiałe obietnice bolszewików dotyczące elektryfikacji pozostały głównie marzeniem. Wielu z nich prawdopodobnie nawet nie wiedziało, że car Mikołaj II wraz z rodziną został zrzucony z tronu i zamordowany. Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku nadeszła wielka zmiana. Bodziec nadszedł częściowo ze strony miast, w których sytuacja pogarszała się wraz ze wzrostem liczby miejskiego proletariatu, w imieniu którego dokonano rewolucji. Kilka lat zarządzania pod hasłem nowej polityki ekonomicznej Lenina zrobiło wiele w kierunku naprawy szkód wyrządzonych walkami wojny domowej, ale to nie wystarczyło. Chociaż zbiory były dobre, większość chłopów średniorolnych oraz ich bogatszych kuzynów, kułaków, przekazywała państwu znacznie mniej ziarna, niż było potrzeba. Świeżo opierzony Związek Radziecki zmierzał w kierunku poważnego kryzysu żywnościowego. Stalin, który bezlitośnie dążył do przejęcia całkowitej kontroli nad państwem, był wściekły. Nie chodziło wyłącznie o brak jedzenia, ale też o nastawienie mieszkańców wsi. Dla człowieka przywykłego do postrzegania świata w czarno-białych kategoriach, chłopi, a w szczególności kułacy, byli symbolem wszystkiego, czego nienawidził. Byli bogatymi, tradycjonalistami i co gorsza, mieli niezależność, która pozwalała im żyć w nieświadomości zmian zachodzących wokół nich. Pierwszy cios nadszedł 27 grudnia 1929 roku, zaledwie tydzień po tym, jak cały kraj świętował 50 urodziny Stalina z pompą, która miała się stać typowym przejawem kultu jednostki zbudowanego wokół niego. W przemówieniu wygłoszonym podczas konferencji dla marksistowskich studentów na temat rolnictwa. Radziecki przywódca rozpoczął kolejną rewolucję, która miała okazać się równie dramatyczna jak te 12 lat wcześniej. Albo cofniemy się do kapitalizmu, albo posuniemy w przód do socjalizmu, oznajmił. Powiedział, że oznacza to kolektywizację. Zlikwidowanie wszystkich indywidualnych chłopskich gospodarstw, które istniały od stuleci i zgrupowanie dotychczasowych właścicieli w kombinatach państwowych, sowchozach lub spółdzielczych, kołchozach. Dla Stalina miało to rozwiązać dwa problemy. Po pierwsze, można było w ten sposób bardzo podnieść ilość jedzenia ściąganego ze wsi dla podtrzymania machiny militarno-przemysłowej. Równie ważne jednak było dostarczenie pretekstu, aby wprowadzić rewolucję także na wsi. Zapytany o cierpienia, jakie to spowoduje, dyktator odpowiedział charakterystycznie bezwzględnym rosyjskim przysłowiem: Gdy głowa ucięta, nikt nie opłakuje włosów. Nieuchronnie na pierwszy ogień poszli sami kułacy. Stalin poprzysiągł zetrzeć te kaste z powierzchni ziemi. I rzeczywiście kułaków eksterminowano. Ataki nie dotyczyły wyłącznie tych bogatych. Często wystarczyło posiadanie jednej krowy lub konia, aby ze zwykłego chłopa stać się wrogiem klasowym. Setki tysięcy kułaków wywieziono wraz z dziećmi i starymi ludźmi w nieogrzewanych wagonach przez rozległe tereny Ukrainy i Rosji, w odległe części Uralu, Syberii i Kazachstanu. Wielu z nich zmarło w drodze, duża część po przybyciu na tereny, którym często okazywały się nie nadające się do bytowania lasy, góry i stepy. Inni jednak zostali na miejscu i podjęli walkę. Ruch oporu okazał się szczególnie silny na Ukrainie i na Kaukazie Północnym, tak bardzo, że jedynym sposobem, w jaki Stalin mógł go stłumić, było wysyłanie regularnych jednostek Armii Czerwonej wraz ze wsparciem lotniczym. Rezultaty były tragiczne. Chłopi, którzy nie chcieli walczyć, stawiali bierny opór, zabijając krowy, świnie i owce w geście protestu przeciwko reżimowi. Między 1929 a 1934 zarżnięto około 150 milionów krów, co miało katastroficzny wpływ na zaopatrzenie w żywność całego państwa. Chociaż w 1930 roku Stalin próbował nieco spowolnić tempo kolektywizacji, było już za późno. Między 1921 i 1922 kraj był już wyniszczony naturalną klęską głodu. Ta wywołana przez człowieka w 1932 roku była dużo gorsza i o ironio najbardziej doświadczyły jej południe Rosji oraz Ukraina, czyli niegdyś najbardziej urodzajne obszary. Stalin jednak nie chciał o tym słyszeć. Jego rząd nie zrobił nic, aby powstrzymać głód. Wręcz przeciwnie, przyczynił się bezpośrednio do jego rozprzestrzenienia, używając go jako broni w wojnie domowej przeciwko chłopstwu. W 1932 roku R. Terechow, jeden z przywódców komunistycznej partii Ukrainy, narzekał na jednym z posiedzeń na fatalną sytuację, która rozwijała się w wioskach jego republiki. Rozgniewany Stalin oskarżył go o opowiadanie bzdur i zasugerował, aby Terechow zrezygnował z posady i zajął się pisaniem książek. W pewien perwersyjny sposób dyktator wygrał. Struktura tradycyjnej wiejskiej społeczności została zniszczona. Twardzi, niezależni dawni chłopi zostali zastąpieni nowym gatunkiem pracownika kołchozu: leniwego, niezainteresowanego i nieprzywiązanego do ziemi, a jednocześnie zależnego od nowego reżimu i jego miejscowych reprezentantów. Tylko za jaką cenę? Raport Terechowa nie był tylko i wyłącznie bójdą. Kiedy klęska głodu osiągnęła apogeum, umarły miliony. Wielu z nich dosłownie na polach albo wiejskich drogach. Były to ofiary wojny Stalina przeciwko swoim własnym ludziom. W desperacji wielu głodujących zostało zepchniętych poza granicę, która oddziela człowieka od bestii. Pojawiły się opowieści o kanibalizmie. Żadna rodzina nie była wolna od horrorów, czy to naturalnych, czy wykreowanych przez człowieka. Dotyczyło to także ludzi takich jak Chikatiłło, którego pochodzenie było dość skromne. Jego ojciec, Roman, nie był kułakiem, lecz prostym chłopem bez ziemi, za to o bystrym umyśle i ciętym dowcipie. Dostosował się do nowej sytuacji i znalazł pracę jako robotnik w jednym z kołchozów. Po przyjściu na świat drugiego dziecka, Tatiany, żona Romana również wróciła do pracy na polu. Czy rodzinie odpowiadało to, czego inni ludzie poza granicami Związku Radzieckiego nie nazwaliby normalnym życiem? Przynajmniej nie głodowali, a w kontekście horrorów z lat 30. już samo to było dużym plusem. W ciągu kolejnej dekady zaczęło się robić nieco lepiej. Rok po roku zbiory były coraz lepsze i produkcja stopniowo się zwiększała. Standard życia jednak nadal pozostawał dużo poniżej poziomu, do którego byli przyzwyczajeni za starych, złych czasów carskich. Nawet to drobne polepszenie nie miało trwać zbyt długo. Armia Hitlera rozpoczęła wędrówkę na wschód, niosąc za sobą krew i zniszczenie. W 1939 roku, próbując kupić sobie nieco czasu, Stalin zawarł pakt z nazistowskimi Niemcami, tak zwany Pakt Ribbentrop-Mołotow, wedle którego dwaj dyktatorzy podzielili nieszczęsne kraje ściśnięte między dwoma mocarstwami na strefy wpływów. Hitler jednak nie miał najmniejszego zamiaru dotrzymać swojej obietnicy. Dwa lata później, wczesnym rankiem, 22 lipca 1941 roku, jego czołgi wjechały na teren Związku Radzieckiego, kończąc krótkotrwały pakt między bliźniaczym złem faszyzmu i komunizmu. Tak jak miliony innych mężczyzn jego pokolenia, Roman Ciccatiło został przywrócony do czynnej służby wojskowej przez Armię Czerwoną i poszedł na front. Przyglądając się tym pierwszym latom młodości Andrieja Cikatiły, psychiatrzy szukali wyizolowanego incydentu lub zdarzenia, które mogłoby być odpowiedzialne za potworny kierunek, jaki miało obrać jego życie. Kolektywizacja, a potem wojna nie były dla niego czymś wyjątkowym. Cierpiało z tego powodu całe jego pokolenie. Stosunki z matką, głęboko religijną kobietą, wydawały się normalne, a przynajmniej na tyle, na ile można powiedzieć, po tak wielu latach. Dopóki Roman cikatiło nie został wysłany na front, jego stosunki z synem również były poprawne. W pamięci Cicatiły pozostało jednak jedno zdarzenie, które przypomniał sobie po bez mała 50 latach w rozmowie z psychiatrą Aleksandrem Buchanowskim. W 1934 roku, na kilka lat przed urodzeniem się Chikatiūy, jego kuzyn zniknął z wioski Jakoby porwany, chociaż nigdy nikt nie zażądał za niego okupu. Poziom głodu w tamtych czasach był taki, że rozeszły się plotki o tym, że ktoś zabił i zjadł małego. Rodzina wreszcie w to uwierzyła, a przynajmniej to właśnie powiedziała pięcioletniemu wówczas Chikatile jego matka. Dlaczego zdecydowała się przytoczyć tak koszmarną opowieść, tego nie wiadomo. Bez względu na przyczynę, zrobiło to na małym Chikatile ogromne wrażenie, wzbudzając przerażenie i jednocześnie fascynację. Czy był to początek obsesji na temat śmierci i kanibalizmu, która rozwijała się w głębi świadomości cicatyły, aż wreszcie stała się rzeczywistością? Buchanowski wierzy, że mógł to być punkt wyjściowy. To, co cicatyło przeżył w swoim dzieciństwie, było koszmarem, powiedział. Kiedy zaczął opowiadać mi o swoim życiu, usłyszałem historię jego choroby. Przesada? Taka historia z pewnością wywarłaby nie lada wrażenie na każdym dziecku, nawet najnormalniejszym, a Cikatiło nie był całkiem normalny. Chociaż wtedy niczego nie wykryto. Lekarze badający go dziesięciolecia później znaleźli ślady blizn na mózgu. Same w sobie nie musiałyby niczego oznaczać, ale w połączeniu z doświadczeniami, jakie czekały czikati w dalszym życiu, mogły wystarczyć jako podstawy dla potworności, które miał potem popełnić. Kiedy cikatiło poszedł do szkoły podstawowej, bardzo wyraźnie ujawniły się jego zahamowania i kompleksy. Dzieci, które siedziały z nim w jednej ławce w małym szkolnym budynku w pobliskim mieście Sumy, pamiętają nieśmiałego, zamkniętego w sobie i nade wszystko skrytego małego chłopca, który zawsze odstawał od reszty. Wydawało się, że zawsze pogrążony jest w marzeniach. Cikatiło zaś uważał, że jego koledzy ze szkoły go nie lubią i że się z niego naśmiewają. Przede wszystkim jednak bał się, że odkryją jego tajemnice, jak na przykład to, że nadal moczy się w nocy, przestał dopiero w wieku dwunastu lat, lecz przede wszystkim jego krótkowzroczność. To właśnie stało się jego obsesją. Wcześniej nie mógł się zorientować, ale w szkole okazało się, że ledwie jest w stanie odczytać słowa z tablicy. Mimo to nie potrafił zwierzyć się ze swojego problemu nauczycielom. Uważał, że to jego wina, więc po prostu siedział i cierpiał w milczeniu. Nie powiedział również rodzinie, obawiając się, że pozostałe dzieci zaczną go przezywać oczkarikiem, okularnikiem. Tak czy owak, gdzie jego biedna matka miała znaleźć okulary na ukraińskiej wsi w środku II wojny światowej? Ostatecznie, Pierwszych okularów dorobił się dopiero po trzydziestce. W szkole byłem obiektem żartów i nie potrafiłem się bronić, napisał później. Jeżeli nie miałem kartki i pióra, często siadałem i płakałem. Nadciągały jednak gorsze czasy. Dla dzieci z jego pokolenia wojna nie była czymś abstrakcyjnym, odległym. Walki toczyły się wszędzie wokół. Większość Ukrainy pozostawała pod okupacją nazistów i pełno było strzelania i zabijania. Cikatilo pamiętał jeszcze po wielu latach widok trupów, krwi, a nawet części ludzkiego ciała, podobnie jak wstręt, który wtedy odczuwał. Jednak dla małego chłopca wojna miała również inną, bardziej atrakcyjną stronę heroizm. Heroizm młodych radzieckich partyzantów, którzy napadali nazistów ze swoich leśnych kryjówek, a dzieci uwielbiały bawić się, naśladując ich. Okropieństwa, które owi bojownicy popełniali, częstokroć były równie potworne jak zbrodnie okupantów, ale racja była po ich stronie i koniec końców. Niemcy musieli się wycofać. Historie o owych partyzantach były spisywane przez patriotycznych dziennikarzy i pisarzy i w miarę dorastania Cicatiło stał się ich wielkim fanem. Czytał z zapałem wszystko, co udało mu się zdobyć. Jego największym faworytem była bestsellerowa książka pod tytułem Młodaja Gwardia – Młoda Gwardia. Ulubione dzieło Stalina, opublikowane zaraz po wojnie, które stało się lekturą obowiązkową dla całego narodu. Jest to krwawa opowieść o grupie młodych komunistycznych partyzantów, którzy oddali życie w walce z nazistami. Historia ta rozpaliła wyobraźnię młodego Cikatiły. Wyobrażał sobie, że jest jednym z tych bohaterskich partyzantów, ukrywających się w lesie. Kiedy jego dowódca Wydałby rozkaz, złapałby samotnego Niemca, przywiązał do drzewa, a potem bił bez litości, dopóki tamten nie wyznałby wszystkiego. Powojenna rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Nie tylko z powodu głodu, który ogarnął Ukrainę w latach 1946-1947, wywołując niemal tyle samobólu i cierpienia, jak ten pierwszy we wczesnych latach 30. Pozostawała jeszcze kwestia ojca Cikatiły, który nie stał się bohaterem walczącym bezinteresownie za swoją ojczyznę do ostatniego tchu. Roman Cikatiło został złapany przez nazistów niemal natychmiast po przyłączeniu się Rosji do wojny przeciwko Niemcom i zaraz potem wysłany do obozu koncentracyjnego. Uwolnili go stamtąd w 1945 roku amerykańscy żołnierze. Roman przywiózł ze sobą do domu wiele wojennych opowieści, którymi dzielił się z dość krwiożerczym entuzjazmem. To jednak nie wystarczyło. W oczach jego młodego syna Roman Cicatiło przyniósł wstyd całej rodzinie. O dziwo państwo podzielało jego opinie. Pod koniec mrocznego okresu przed śmiercią Stalina w 1953 roku wszelkie kontakty ze światem zewnętrznym, nawet jako więźnia, czyniły z człowieka podejrzanego. Gdyby ojciec Cikatiły zginął na wojnie, ten byłby synem bohatera, a tak miał ojca, który dosłownie był wrogiem narodu. W przeciwieństwie do wielu innych, Romanowi udało się uniknąć więzienia za swoje zbrodnie. Jako pracownik fizyczny w małej nieznanej wiosce znajdował się wystarczająco daleko od centrum uwagi znienawidzonych agentów NKWD, szykujących ostatnią czystkę, aby pozbyć się tych, których Stalin uznał za swoich wrogów. Mieli znacznie ważniejszych zdrajców, z którymi musieli się rozprawić. Tym niemniej pozycja Romana w wiosce stała się dość niepewna, dostarczając dodatkowego powodu młodemu Andrzejowi, żeby trzymać się z dala od swoich kolegów ze szkoły i vice versa. Początek dojrzewania płciowego i wywołane nim nagłe zainteresowanie płcią przeciwną pogłębiły jeszcze kompleksy Cikatiły. Jego koledzy z klasy przestali ograniczać się do wyszydzania jego krótkowzroczności i zaczęli szukać innych powodów. Jeden z nich twierdził, że Ciccatille urosły piersi, i zaczął wołać na niego baba, czyli babsztyl. Wkrótce inni podjęli zabawę. Stojąc obok cikatiły, że jakiś chłopak powiedział, że na pletek Andrieja ma dziwny kształt. I to również zostało rozgłoszone na całą szkołę. Większość rówieśników Cikatiły zbywała tego typu przytyki śmiechem, ale nie on. Cikatiło nie był brzydki. Wyrastał na wysokiego, dobrze zbudowanego młodzieńca. Przezywano go Andrzej Siła. Czyli silny Andrzej. Jeśli chodziło o bijatyki na podwórku albo innego rodzaju demonstracje krzepy, zdecydowanie był najtwardszy. W nieco starszym wieku zaczął z dumą rozpowiadać, że jest najsilniejszy w całej szkole. Siadając w pierwszym rzędzie na zajęciach, rozwiązał problem swojej krótkowzroczności. Nauczyciele wspominali go jako dobrego ucznia i inteligentnego fana Czechowa, Dostojewskiego i innych wybitnych rosyjskich pisarzy. Koledzy szkolni zdumiewali się jego świetną pamięcią. Czikatiło potrafił zapamiętać niezliczoną ilość faktów i wydarzeń, a nawet długie ciągi nic nieznaczących liczb. Jednocześnie cikatilo zaczął zachowywać się jak przyszły wzorowy obywatel Rosji, tego rodzaju, jakim Stalin chciał wypełnić swój wspaniały, nowy, komunistyczny świat. Łyknął całą propagandę, którą w nich wpajano z apetytem, który zaskakiwał nawet nauczycieli. Kiedy opowiedzieli dzieciom o nieuniknionym zwycięstwie światowej rewolucji. Czykatiło uwierzył w to z całego serca, natychmiast oddając się lekturze dzieł Marksa, Engelsa i Lenina. Zapamiętał nawet nazwiska przywódców partii komunistycznych wszystkich krajów, choćby najbardziej nieznaczących i z uporem zapisywał je na mapach, rysowanych podczas lekcji geografii. Jego ideologiczny zapał zaczął przynosić korzyści, kiedy skończył 16 lat, został redaktorem szkolnej gazetki ściennej, odpowiednika gazetki szkolnej i członkiem szkolnego komitetu uczniowskiego. Otrzymał również ważne zadanie agitatora politycznego. Był odpowiedzialny za wyjaśnienie innym uczniom i interpretowanie wiadomości podawanych w zdominowanej przez komunistów prasie. Kiedy w 1953 roku umarł Stalin, to właśnie Cikatille powierzono odczytanie na apelu długich, kwiecistych oficjalnych hołdów opublikowanych w gazecie Prawda. To wszystko jednak było zaledwie próbą udowodnienia swojej wartości i pokonania paraliżującego poczucia niższości, wzmocnionego dodatkowo przez pierwsze kontakty Andrieja z dziewczętami. Autentycznie bał się kobiet. W wieku 15 czy 16 lat, kiedy jego rówieśnicy zaczęli tworzyć pierwsze, niepewne jeszcze związki, Ciccatiło rumienił się nawet, kiedy podczas zajęć lekcyjnych zmuszony był usiąść przy dziewczynie. Łatwość, z jaką jego koledzy obejmowali swoje dziewczyny, wywoływała w nim zazdrość, ale jednocześnie go odpychała uważał te ich agresywną, gotową na wszystko, nadmierną poufałość za powód do wstydu. Odizolowany i wyszydzany, coraz bardziej zatracał się w fantazyjnym świecie książek. Znalazł tam swego rodzaju romantyczną miłość, oderwaną od obskurnych warunków wiejskiej radzieckiej egzystencji. Był to pierwszy znak odcięcia od rzeczywistości, na początku jeszcze nieszkodliwy, ale potencjalnie niebezpieczny. W miarę jak mijały kolejne lata i rosła frustracja Cicatiły relacjami seksualnymi z prawdziwego zdarzenia, zmieniał się również dramatycznie charakter jego fantazji. Andrzej próbował wprawdzie przekonać się, co traci. Na wiosnę 1954 roku, kilka miesięcy przed osiemnastymi urodzinami, był akurat sam w domu, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi. To Tania Bala, przyjaciółka jego młodszej siostry. Tatiany nie ma w domu, powiedział, podchodząc do dziewczyny. Niedługo wróci. Szkoda, odparła, nie ruszając się z miejsca. Cicatillo spojrzał na jej młode ciało w krótkiej spódniczce i pończochach, z nadrąbka których wyglądał apetyczny kawałek nagiego uda. Miała tylko trzynaście lat, ale wyglądała na dużo starszą. Wpatrywała mu się prosto w oczy. Nagle Andrzej poczuł podniecenie i podszedł do dziewczyny, która nie cofnęła się ani nawet nie mrugnęła, kiedy chwycił ją za ramiona i pchnął na ziemię. Żadne z nich nie zdjęło ubrania. Nie usiłowali również odbyć stosunku. Leżeli po prostu kilka minut razem, wtuleni w siebie. Mimo to Chikatiło czuł się potem bardzo zawstydzony. Zamiast smakować swoje pierwsze doświadczenie erotyczne, czuł obrzydzenie. Przysiągł sobie zachować czystość do czasu ślubu, poświęcając się tymczasem zdobywaniu wiedzy. Cicatiło dojrzewał, a wraz z nim pretensje do całego świata. Jako inteligentny nastolatek marzył o studiowaniu prawa na prestiżowym państwowym Uniwersytecie Moskiewskim. Może nawet by się tam dostał, bo jego decyzja o poświęceniu się nauce wydawała się przynosić dobre efekty. W dzienniczku miał same piątki i czwórki. W tamtym czasie najwyższe oceny, a liczne pozaszkolne aktywności, zarówno w szkole, jak i w Komsomole, komunistycznym związku młodzieży, wyróżniały go pośród innych chłopców. Chociaż pełen problemów, Komsomol dawał młodzieży ogromne możliwości dostania się na uniwersytet, nawet jeśli było się tylko ubogim, ale za to mądrym chłopcem ze wsi fikatywo widział Moskwę tylko na zdjęciach teraz kiedy pojechał tam aby wziąć udział w egzaminach wstępnych zrobiła na nim olbrzymie wrażenie mimo że jego rodzice mieli tak mało pieniędzy że musiał spać na dworcu kazańskim w przerwach między kolejnymi egzaminami andrzej wędrował po szerokich ulicach marząc o swojej przyszłości jako studenta i Wpatrywał się z podziwem w bloki w neogotyckim stylu, które wydawały się wyrastać zewsząd. Może sukces pomógłby mu wreszcie otrząsnąć się z uczucia odrzucenia i bezwartościowości, ale nie miał szans się o tym przekonać. Wkrótce po powrocie do rodzinnej wioski dostał wiadomość, że nie został przyjęty na studia. Cicatillo był zdruzgotany. Uważał, że odrzucono go z powodu przeszłości jego ojca. Było to dla niego oczywiste. Na uniwersytecie nie było miejsca dla syna kogoś, kto był praktycznie wrogiem narodu. Z tego powodu znienawidził ojca. Prawda jednak wyglądała inaczej. Wydział prawa, na którym studiował w tamtych czasach inny młody człowiek z południa, Michał Gorbaczow, był jednym z najbardziej popularnych kierunków w kraju i najtrudniej było się nań dostać. Walka o miejsce na wydziale była zacięta i tak się złożyło, że inni kandydaci poradzili sobie znacznie lepiej na egzaminach wstępnych. Najwyraźniej noce spędzone na niewygodnych, twardych ławkach na stacji kolejowej, źle się odbiły na czykatile. Właśnie wtedy dokonał się jeden z niezwykłych zwrotów, które miały charakteryzować Cikatiłę przez resztę życia. Zamiast starać się o przyjęcie na mniej popularny uniwersytet, zdecydował się na kształcenie techniczne na poziomie zawodowym. Nastolatek? który marzył o świetlanej karierze prawnika, zamiast tego zapisał się do miejscowego technikum, do klasy o kierunku inżynierii komunikacyjnej. W czasie nauki tam nawiązał pierwszy prawdziwy romans z kolejną przyjaciółką siostry. Tatiana Nariżna polubiła Andrzeja i romans rozkwitł. Miała 17 lat, on dziewiętnaście, ale ich próby zbliżenia skończyły się niepowodzeniem. Z jakiegoś powodu cikatiło nie chciał się zaangażować. Chociaż dziewczyna mu się bardzo podobała, robił się niemal chorobliwie nieśmiały, kiedy zostawali tylko we dwoje. Po pierwszym razie więcej nie próbowali. Ich związek trwał niecałe dwa miesiące, po czym każde z nich poszło swoją drogą. Kilka miesięcy później, w 1955 roku, Cicatiło skończył dwuletni kurs i został wysłany przez Komsomą na pierwsze praktyki zawodowe jako młody specjalista pracujący przy liniach napięcia w ponurym mieście przemysłowym Niżny Tagił, prawie półtora tysiąca kilometrów na wschód od Moskwy. Dla chłopca z południa było to koszmarne doświadczenie. Pierwsza zima, kiedy temperatury spadły dużo poniżej zera, zupełnie go zaskoczyła. Bez odpowiedniego ubrania, kilka razy omal nie nabawił się odmrożeń. Wszyscy pamiętali go jako chętnego do pracy, zdeterminowanego młodego człowieka, któremu pisana była dobra kariera. W tym samym czasie usiłował dojść do ładu ze swoimi pragnieniami seksualnymi. Porzucił swoje młodzieńcze przysięgi celibatu i kilkakrotnie próbował uprawiać seks z młodymi mieszkankami niżnego tagiłu, ale zawsze coś szło źle. Nigdy nie miał erekcji w odpowiednim momencie. Podejście dziewczyn również nie pomagało. Często wyśmiewały zmagania Andrieja ze swoim defektem, pogarszając sprawy. Zaczął mieć paranoję. Był przekonany, że jego partnerki rozpowiedzą wszystkim dookoła o jego impotencji. Zmieniło się to w obsesję i uznał, że jest z nim coś fizycznie nie w porządku, że nie jest taki jak inni faceci. Radość, którą na początku dostrzegali w nim jego współpracownicy, zaczęła powoli znikać, zastąpiona atakami głębokiej depresji, podczas których rozważał nawet samobójstwo. Owe myśli miały pozostać z cikatiłą przez resztę życia i w miarę upływu czasu stawały się coraz częstsze. Jedynym sposobem wydobycia się z nich wydawała się praca. Ogarnięty niemal obsesją na punkcie samodoskonalenia zaczął studiować wieczorami na kursie korespondencyjnym Moskiewskiej Akademii Elektrotechnicznej. Posępne chmury jednak czasem się rozwiewały. W 1957 roku w Moskwie odbył się ogromny międzynarodowy festiwal młodzieży i Cikatille udało się przekonać swoich szefów, żeby pozwolili mu w nim uczestniczyć. Był to typowy pokaz komunistycznej pompy. Nowy przywódca państwa Nikita Chruszczow był zdeterminowany, aby polepszyć wizerunek kraju. Dla młodych ludzi biorących udział w spotkaniu, zwłaszcza dla tych z prowincji, było to niezwykłe doświadczenie, szczególnie dlatego, że w mieście było pełno młodych z zagranicy. Cicatillo wspominał ten czas jako najszczęśliwsze dni życia, nawet mimo, że jego ubóstwo znów sprawiło, iż musiał spać na ławce na stacji kolejowej. Nic go to jednak nie obchodziło. Zaprzyjaźnił się nawet z Austriakiem w tym samym wieku co on i zaczęli ze sobą korespondować. Po powrocie do Niżnego, Tagiłu, opowiedział o wydarzeniu swoim kolegom, którzy bardzo mu zazdrościli. Ale to wszystko. Później tego samego roku Chikatiwo został wezwany do odbycia służby wojskowej i włączony do jednostki komunikacyjnej, gdzie mógł zrobić użytek ze swojej wyuczonej specjalizacji. Trzy lata spędzone w wojsku były trudne, chociaż w pewnym sensie niewiele różniły się od praktyk w niżnym Tagile. Relacje z kolegami, rekrutami nie były zbyt dobre, chociaż wszyscy mieszkali razem i spędzali ze sobą niemal całe dnie, cikatiło, trzymał się na uboczu i trudno mu było nawiązać jakiekolwiek przyjaźnie. Częściowo było tak dlatego, że wydawało mu się, iż ludzie naśmiewają się z niego za jego plecami. Z dziewczynami też nie szło mu lepiej. Wokół kręciło się ich mnóstwo i łatwo mógł się z nimi spotykać, kiedy wychodził poza koszary z innymi żołnierzami. Mundur jednak nie przydał mu męskości. Pod koniec wieczoru, kiedy zaczynało się dobieranie w pary, cikatiło zaczynał panikować. Był przekonany, że nie będzie się w stanie sprawdzić seksualnie i im bardziej w to wierzył, tym bardziej stawało się to prawdą. W końcu zaczął wykręcać się z wyjścia podczas przepustek i wolał zostawać w barakach, słuchając radia albo czytając swoją ulubioną literaturę polityczną. Rozeszły się plotki o jego impotencji. Ku jego przerażeniu niektórzy żołnierze zaczęli twierdzić, że jest gejem. Mniej więcej w tym czasie wydarzył się pewien incydent, który wywarł na nim ogromne wrażenie. Podczas jednej z randek, kiedy siedział, przytulając dziewczynę, ta nagle dała mu do zrozumienia, że ma już dosyć, i próbowała go odepchnąć. Ale przez chwilę cikatiło jej nie puszczał. Spodobało mu się uczucie napięcia, kiedy dziewczyna walczyła z nim, próbując uwolnić się z jego muskularnych ramion. Uwolnił ją zaledwie po kilku sekundach, ale w czasie szarpaniny poczuł, że miał wytrysk. Było to tylko pojedyncze, niepozorne zdarzenie, ale wystarczyło. W jego podświadomości pojawiło się pierwsze niebezpieczne połączenie między satysfakcją seksualną i przemocą fizyczną. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.